Ma ponad 100 lat, jest zabytkiem i teraz przywrócono mu dawną funkcję. Dziś zakończył się remont budynku dawnej administracji szpitala Murcki w Katowicach. To jednak nie koniec remontów. Już w najbliższym czasie szpital otrzyma nowoczesne sale operacyjne wraz z zapleczem do diagnostyki medycznej. Co już teraz się zmieniło, o tym Paweł Jędrusik. Budynek, który jest już wiekowy, na taki zdecydowanie nie wygląda. Inwestycja pochłonęła blisko 9 milionów złotych, ale teraz cała administracja szpitala znajduje się w jednym miejscu. Dotychczasowe miejsca, w których pracowała, zostaną przebudowane i powstaną tam m.in. nowe łóżka szpitalne. Remont był praktycznie od fundamentów po czubek dachu, zarówno konstrukcja budynku, jak i wszystkie instalacje, stolarka okienna, stolarka drzwiowa, ciągi komunikacyjne, w zasadzie wszystko wymagało gruntownej modernizacji. To tylko jedna z inwestycji, jakie miasto prowadzi w szpitalu Murcki. W planach są kolejne. Kolejne prace to dokończenie tych wszystkich budynków, które dzisiaj są w kwestii remontowej, w szczególności termomodernizacyjnej, tak aby one miały odpowiednie parametry, które nie tylko są wymagane, ale które przede wszystkim obniżają koszty bieżące utrzymania tego typu placówki. No i duża inwestycja, która nas czeka, to budowa nowoczesnych sal operacyjnych wraz z zapleczem szeroko rozumianej diagnostyki medycznej. Od 2022 roku miasto Katowice na wszystkie inwestycje w szpitalu przekazało 20 milionów złotych.